Witam Państwa serdecznie. Chciałbym zaproponować opowieść. Opowieść w moim przypadku tradycyjnie o Bieszczadach, ale tym razem bardzo dosłownie literalną, ponieważ osnutą wokół liter bieszczadzkiego alfabetu. Oczywiście nie będziemy tutaj 32 znaków trenować, natomiast dzisiaj 10 wybranych z perspektywy mówiącego te słowa, jednych z najważniejszych symboli tego, co możemy wrzucić pod określenie realizm bieszczadzki. Zaczniemy od początku, od A, czyli anioła, odkąd w Bieszczadach miał miejsce festiwal Bieszczadzkie Anioły. To te anioły są bardzo mocno zakodowane w rzeczywistości kulturowej Bieszczad. W tym momencie o festiwalu już powolutku się zapomina, bo ostatnia edycja miała miejsce 10 lat temu, ale w sklepikach z pamiątkami wciąż Bieszczadzkie Anioły są sprzedawane, a coraz częściej można spotkać pytanie, a co to są Bieszczadzkie Anioły. Także festiwal i sama idea powolutku odchodzi w zapomnienie. Natomiast anioły, prócz tych cepeliarskich na magnesach i drewienkach, mają też swoją bardziej artystyczną odsłonę. I ja chciałbym przeczytać wiersz pod tytułem Czarny Anioł. To jest wiersz, który powstał do rzeźby Zdzicha Pękalskiego, rzeźbiarza, społecznika, człowieka, który bardzo dużo uratował z starych Bieszczad, chodząc w latach 70., 80. po opuszczonych wioskach i wyciągając z nich, co się jeszcze da. Tworzył między innymi muzeum w Oczwi. W momencie, kiedy spłonęła cerkiew w Baligrodzie, Zdzichu Pękalski pojechał, zebrał tam nadpalone deski i zaczął z nich robić anioły. Czarny anioł, anioł spalonej cerkwi, jego żywot kruchy jak drewna desek świątyni, jak drzewa na stoku. Czarny anioł, biesom podobny, łatwiej rozumie grzeszki, przekleństwa, powarkiwania. Z czasem pojął także istotę płomieni. Czarny anioł, anioł spalonej cerkwi, gdy zawieje wiatr, będzie ci szeptał słowa wielkie, małe, ważne. Gdy zawieje wiatr, z popiołem leci. Przechodząc do literki B, w Wetlinie jest taka knajpa, nazywa się Baza Ludzi z Mgły. Jest ukłonem zarówno w kierunku twórczości Stachury, ukłonem właściciela, jak i filmu Baza Ludzi Umarłych. Ja przesiadując w tej bazie na równi z przesiadywaniem w Siekierzadzie Wcisnej, miałem okazję zaobserwować mnóstwo sytuacji, też takich sytuacji zetknięcia się turysty, który jest pierwszy raz albo jeden z pierwszych razów w Bieszczadach, spotyka się z czymś nieznanym i spotyka się też z obecną kulturą bieszczadzką i sposobem jej też podania. I z jednej z takich sytuacji, podpatrzonych w momencie, kiedy nasz miejscowy wekliński bart Wojtek Szczurek, rodem z Mielca, przesiadywał w bazie, grał swoje piosenki, proponował swoją poezję, 5 tomików plus swoją muzykę, czyli póki co jedna płyta Bieszczadów, Szukam Bieszczada, świetna zresztą. Wojtek grał turystom, a turyści próbowali coś z tego zrozumieć. W ten sposób powstał wiersz, którego tytuł też jest nawiązaniem do słynnej pocztówki z Wetliny. Później ona się ukazywała jako pocztówka z Bieszczad. Przedstawiała trzech solidnie zarośniętych osobników przy stole. Zdjęcie było zrobione pod ranczem, również w Wetlinie. No i prawdopodobnie kiedyś uda mi się napisać pocztówkę z Wetliny pierwszą, która opisuje jakby historię momentu powstania tamtej fotografii. No, ale do tego jeszcze natchnienie nie przyszło, natomiast pocztówka z Wekliny druga, czyli Baza Ludzi z Mgły, wiek XXI. Siedzisz nad piwem,
Pierwszy raz sączysz zachwyt, świat, od których odeszłaś, straszą listą połączeń. Tłumaczy ci gitarzysta postaci swoich pieśni, twa miłość zasnęła obok, błogosławieństwem niepamięci. Jutro kupisz kilka legend, będziesz milczeć wieczorem, świat, od których odejdziesz, obiecując sobie powroty. To są Bieszczady, a właściwie ich koniec, za nimi tylko galaktyka. Niczego. Te Bieszczady powolutku się kończą, no ale cóż poza nimi? I takim dowodem na ich koniec jest zniknięcie chatki Puchatka, która miała być remontowana, a w efekcie została wyburzona do korzenia i powstaje na jej miejscu ładne, nowoczesne schronisko, które pewnie niewiele będzie miało wspólnego ani z klimatem starej chatki, ani z całą legendą tego miejsca i postacią człowieka, który je tworzył, czyli Ludka Pińczuka. Ja, wiedząc, że chatka idzie do rozbiórki, wdrapałem się tam pewnego czerwcowego, acz czystego wieczoru, po to, żeby napisać wiersz. Udało się. Ostatnia noc w Puchatku. Mgły po dolinach spływają do strun. Księżyc dopełnia, co dawno nie było. Cisza i pieśni odbite od gór i prawie wszystko, jak kiedyś. Tylko światła nowe na horyzoncie, tylko telefon świat w zasięgu ma. Ci z plecakami mijają bokiem, miejsce, gdzie przeszłość już nie ta. Człowiek bez gwiazdy przychodzi wieczorem, gdy deszcz i jesień swe melodie tłuka, składa wspomnienia i woła słowa, niczym ćma przyklejona do świecy. Kolejna literka D jak dom. Bieszczady uciekali swojego czasu wszyscy ci, którzy nie pasowali gdzie indziej. Andrzej Potocki w swojej książce Majsterbieda, czyli Zagapiorskie Bieszczady, napisał, że Bieszczady były od zawsze ucieczką grzeszników. To jest pierwsze zdanie z tej książki. I wielu ludzi, którzy może niekoniecznie nadawali się do budowania domu, ten dom na swój specyficzny sposób tam odnaleźli i stworzyli. Wiersz, który teraz przeczytam, był napisany bardzo daleko od Bieszczad, bo we Wrocławiu. Zbudowałem dom wędrówek swoich, otwierający się na sam dźwięk kluczy żurawich. Zbudowałem dom ze słów otrzymanych po drodze, z widoków zastanych w oknach zarośli. Zbudowałem dom i teraz ogień rozpalam na wiatru cztery ściany. Jod jak jesień. Mój ostatni, najnowszy tomik, piąty z kolei, nosi tytuł Listopady i zawiera tylko i wyłącznie wiersze jesienne. Moja ulubiona pora roku, najczęściej jeszcze jak przyjeżdżałem w Bieszczady, to najczęściej właśnie jesienią. I która z takich wizyt zakończyła się 4-kilometrowym powrotem z Bukowca do Terki, do starej bojkowskiej chałupy, ponad stuletniej, w której zdarzyło mi się też później 2 lata zimować i zdarzyło mi się też napisać tam kilka wierszy. Jeden z tych wierszy jeszcze dzisiaj wybrzmi. Póki co jesień w Bieszczadzie, widziane z Terki, pobimże z Bukowca. Wyciągam z chmur liść, jak kartę z talii Tarota, i wróżę powrót do gór, wykreślać rytm żywota. Ze szczytów na białym spienionym obłoku Święty Jerzy zjeżdża galopem, zagania złotą lawę ścieżek w desek ikon garby z powrotem. I trwają dni i noce jesienią opętane, plączą jelenią poroża, skrzypce słowackim cyganom. A od wschodniej ściany śnieg przykrył już połoniny, jakby na przekór ulotka krótka spódnica dziewczyny. Nie chcą przestać się kręcić czart, bies, wiatr, liście i gość pijany pod knajpą.
Listopad toczy kapelusz po trawach, gwiżdżąc uparcie czwartą. Przeskakując kawałek dalej w alfabecie, łyjak łopienka. Cerkiew w Łopience, która jeszcze właściwie do niedawna, bo jeszcze 25 lat temu była całkowicie zburzona, zaczęła być odbudowywana przez Olgierda Łotoczko, a dzieła dokończył lubelak Zbigniew Kaszuba. Zbyszek właściwie poświęcił mnóstwo życia i mnóstwo energii, by to miejsce istniało i było z powrotem miejscem ekumenicznym, łączącym ludzi, religię, wbrew trudnej historii. Jak się idzie do Łopienki, wzdłuż drogi rośnie mnóstwo takich wysokich, żółtych kwiatków na wysokich łodygach, rudbeckie nagie. Miejscowi na nie mówią roztocznice i ogólnie jak się gdzieś tam idzie po Bieszczadach, nawet w środku niczego i znajdzie się te kwiaty, to te kwiaty przeważnie rosły przy ogrodzeniach, przy płotach domostw, więc jeżeli znajdzie się gdzieś w środku lasu takie miejsce, to znaczy, że tam kiedyś było życie. Było jakieś domostwo, które zostało wysiedlone albo opuszczone. I z tej historii wiersz Sierpniowa droga do Łopienki. Roztocznice głowy spuściły, stoją w falującej ciszy. Oparłyby się o płot, lecz płotu nie ma, i domu, i myszy. Roztocznice o zmierzchu plączą się za wile. Zaraz zasną, jeszcze chwilę. Wiersz, który u mnie jest też z takiego cyklu domowych, ale traktuje o ogniu. Został napisany na Górnej Beklince przy barze pod Puchatkiem 3 października. Też bardzo wyjątkowe miejsce, bo tam się odbywały właśnie trzy pierwsze edycje Bieszczadzkich Aniołów. 3 października to miejsce już powolutku przysypia na zimę. Ja tam zawędrowałem, paliło się mało ognisko. Było troszkę wspomnień i powstał wiersz o ogniu. Ogień życie trwa światło cieniem trawy, wraca przemijaniem gwiazd. Ogień śmierć dogasa pogorzeliskiem domu, dopełnia istnienia jętek. Życie i śmierć tańczą w ognisku nad sanem, mimo człowieka, choć on też zapisany piórem Feniksa. Literka S. Była baza ludzi z mgły, będzie więc Siekierezada. Ja w Siekierezadzie na początku nie lubiłem tego miejsca, jakoś wydawało mi się zbyt głośne, zbyt gwarne. Później do niego dojrzałem, a później zacząłem regularnie tam wracać, spędzać tam swoje urodziny. Swojego czasu były takie 3 długie wieczory, podczas których w sumie powstało 55 wierszy. I złożyły się one na tomik 3 wieczory w Siekierezadzie. A zanim powstał ten tomik, powstał wiersz. Wiersz, który przez kilka lat był bez tytułu, a później gdzieś któregoś razu czytając go po raz kolejny stwierdziłem, że przecież to jest Siekierezada. To miałem przed oczami, pisząc ów wiersz. Siekierezada. Stół przed tobą pełen blizn po papierosach, gaszonych gestem zniechęcenia. Rys po kuflach, odstawianych po ostatniej kropli rozpaczy. Wokół oczy wyblakłe od wiatru, ponad nimi kapelusze zmarszczone od deszczu, ponad zapach rozlanego piwa. Gwar głosów pełen wspomnień płowiejących i marzeń upartych ogarnia wirem myśli upojone winem. Kolejna godzina szaleństwa dopala się wraz ze świecą. Góry za oknem, zawsze blisko, proszą o dotyk twych dłoni. Tak jak tutejszość. Ta tutejszość w Bieszczadach była i jest bardzo istotna. W 1936 podczas ostatniego spisu powszechnego
drugiej RP w Bieszczadach ponad 50% podało narodowość jako tutejszą, co było chyba największym odsetkiem po Lesiu. Przy czym ta tutejszość była bardzo specyficzna, jeżeli chodzi o mozaikę i narodowościową, i religijną, bo o ile z narodowości mamy oczywiście Rusinów i tutaj głównie, jeżeli chodzi o teren Bieszczad, to Bojków, nie Łemków. Mam oczywiście Polaków, z tym, że to była mniejszość, około 10%. Mam oczywiście Żydów i mamy Cyganów, co jest jeszcze w miarę logiczne, natomiast była całkiem spora mniejszość niemiecka, pozostała tutaj jeszcze z kolonizacji józefińskiej, której los był o tyle tragiczny, że gdzieś na wysokości 42 została ona wysiedlona przez samych Niemców, którzy uznali, że jest to element niepewny, skoro tak długo Niemcy żyli wśród polskiego żywiołu, więc zostali ci Niemcy przesiedleni do Wielkopolski. No a później z Wielkopolski to już Armia Czerwona się im pomogła wynieść dalej. Także ta grupa została bardzo rozdmuchnięta po świecie. A jeżeli chodzi o wyznania, to również było ciekawie, bo był grekokatolicyzm, było prawosławie, był judaizm oczywiście, obrządek łaciński, przy czym na przykład w przypadku cyganów mawiano, że cygan to jest w cerkwi dwa razy, jak się rodzi i jak umiera. Natomiast jest no dość znany przypadek Sołtysa Wołosatego, który w momencie, kiedy Sławoj Spadkowski wizytował Wołosatę, on miał przemowę powitalną i tam powiedział takie słowa, że przychodzą Ukraińcy i mówią nam, że my jesteśmy Ukraińcami, a my przecież jesteśmy Polakami. I faktycznie była to polska szlachta, która miała nadania jeszcze z czasów Kazimierza, potwierdzane przez Batorego. Natomiast było to o tyle specyficzne, że ci ludzie nie mówili ani słowa po polsku, mówili po rusińsku. Wyglądem niczym nie różnili się i sposobem życia od chłopstwa i byli wyznania grekokatolickiego. I oni właśnie zaznaczali, że oni są Polakami. Więc było to bardzo, bardzo skomplikowane. A ta tutejszość dzisiaj też jest przedmiotem wielu sporów, no bo po wysiedleniu Bieszczady no ludzie przyjeżdżali, zostawali, wyjeżdżali. I tak naprawdę, no, jak ktoś się teraz z młodszego pokolenia tam urodził, no to jest tutejszy. Natomiast ci, którzy przyjechali tam wcześniej, no to potrafią się do dziś popstrykać o to, kto ma prawo mówić, że jest z Bieszczad, a kto nie. Ja do tej tutejszości chciałbym sięgnąć przy okazji wiersza Wygnana Madonna. Wiersz z tomiku Miejsce. Taka poetycka wędrówka po miejscach nie tylko bieszczadzkich, ale i Beskidu Niskiego, Pogórza Przemyskiego. Wygnana Madonna jest częścią ołtarza bieszczadzkiego, w którym jest też święty Mikołaj jako patron Lęgowszczyzny, święty Jerzy i archanioł Michał jako patron Rusi. Wygnana Madonna była też pisana troszkę z myślą o Łopience i o historii tego miejsca, ponieważ jak wieś była już wysiedlona, to przyszli mieszkańcy Poleńczyka, załadowali ikonę Matki Bożej Łopieńskiej na furmankę i wywieźli do Poleńczyka, gdzie do dziś funkcjonuje w świadomości miejscowej jako Matka Boża Dobrej Miłości. Natomiast no, była ta ikona otoczona bardzo silnym kultem. Według legendy znaleziona na konarze lipy, która też do dziś rośnie przy cerkwi w Łopience. No, pielgrzymki do tego miejsca szły właściwie od Białegostoku po Węgry i od Kijowa po Kraków. I w tym momencie zaczyna to wracać. Wygnana Madonna. Tutejsza. Utrwalona na czarno-białej fotografii nie umie zapomnieć. Tam, gdzie ślad pól, jest i ból. Gdzie wiosek gwar, była radość, został żal. Wygnana Madonna, Bojkowska, Łemkowska, Doliniańska, na kredowym papierze albumu błaga o pamięć.
pamięć. No i kończąc powoli, wujak wędrowanie. Ja mam taką zawsze koncepcję, że rzeczywistość bieszczadzka to jest coś między cerkwią, knajpą, a tym, co pomiędzy. No i tego pomiędzy jest całkiem sporo, więc może na zakończenie dwa wiersze. Jeden z Smolnika nad Osławą. Wyszedłem wtedy po noclegu z zagrody Kryszczaka i poszedłem gdzieś przed siebie. Natomiast drugi jest też z okolic Łopienki. Wędrowałem gdzieś wtedy szosą między Terką a Polankami. Dzień łzy. Kamień ze Szrutówki. Nadzieja na jedną z dróg. W szuraniu trepów, echa ruskich furmanek, w cieniu ronda, gąd cerkiewny. Ścinka, zrywka, wypał, wieczór. Bimber po świeżej znajomości. Namiot, nawet rosą już przecieka. Niedospany, za wschodem słońca, znów wędruję. Idąc w Bieszczadzie. Wśród świerków pusty barak, kreską deszczu zapisany, z mgieł machorki swąd, ścieżką aż nazbyt znany. W ruinie wioski cerkwi ołtarze wiatr chłodno dokładnie omiata. Ogień brzus już nie grzeje, deszcz zaciera ślad lata. Idąc, piszę, pełen obaw czy słowo nie uderza w ciszę. To byłby koniec tej odsłony bieszczadzkiego alfabetu. Myślę, że następne po nowym roku, ewentualnie być może w realu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Na niespodziankę, tudzież na bis, chciałbym dodać Państwu jeszcze trzy wiersze. Z tym, że pierwszy z nich będzie nie mój, lecz mojego mistrza Ryszarda Szocińskiego z mojego ulubionego tomiku Wiatrem z Połonin z rozdziału Poszukiwania. Nic się nie stanie, gdy odfrunę duszą, za horyzontem nie dościgną mnie niewdzięczności i smutek niektórych, który boli mnie już teraz. Nie poznaliście we mnie czystego szaleju, gdy odpowiedni był czas, a miłość moja pamiętała się po bezdrożach ścieżek waszych nieprzetarnych. Zapomnę smak piołunu i goryczycy, zapomnę radość, co dusiła gardło. Nic się nie stanie, gdy odfrunę duszą, w szaleju będę dla spragnionych dotykania chmur. Rysiek Szociński przesiadywał w Cisnej. Z tej Cisnej powstał wiersz Wspomnienie z Cisnej. Rysia nie ma już z nami od 2 lat. Mi bardzo, bardzo brakuje rozmów o poezji, bo do Ryśka się przyjeżdżało i zawsze było o cześć, co znowu napisałaś. I było recenzowanie. Dobre, słabe, tudzież spodziewałem się lepszych wierszy. A najgorszym możliwym stopniem recenzji u Ryśka było za długo, Józek, siedziałeś w Siekierezacie. Cisna też się bardzo zmieniła i z tych wszystkich zmian powstał wiersz Wspomnienie z Cisny. Czyli kolejna odsłona literki C bieszczadzkiego alfabetu. Na pamięć zaklinam się, że przecież wszystko to było, wino mocne za szóstkę, powroty piąta nad ranem, o schody rozbita twarz i jakaś zielona miłość. Na pamięć zaklinam się, że przecież wszystko to było, za szkołą z mgieł tkany koń, nad trampem dźwięk mandoliny, a tamani czysty rytm słów, deszcz wcisnej kapelusz doliny. Na pamięć zaklinam się, że przecież wszystko to było, świadkiem mi świerszcze, ukryte w 4 kątach milczenia.
I już naprawdę na zakończenie, P jak powrót, wiersz kończący tomik Niebobieszczackość. Wiersz o powrocie, ale nie wiadomo, czy powrocie z, czy powrocie tam. Powrót. Toczą koła pociągu wśród traw twoje oczy, echo odbija stukot ku dolinom od gór. Stacja nieznana zapamiętana będzie smakiem pączków i goździkiem kupionym od staruszki. W plecaku butelka szampana wypijemy jutro na zapomnienie o powrocie. Lecz dziś toczą koła pociągu wśród traw twoje oczy. Toczą koła pociągu ku czerni bieszczadzkiej nocy.